TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Witam cię, Gracjanie. Witam, witam. W tym pięknym, słonecznym dniu. Ja? Nie ma sprzętu, nie ma co nagrywać. Zajmij się. Ale trzeba ty. Tyle trzeba zaraz tutaj. Panowie. No nie, no zaraz. Panowie, dzisiaj jesteście dyżurnymi, tak? Tak jest. Bo my mamy zamiar tu nakręcić właśnie dzień z wami, spędzić dzień z wami. Ale na razie nie ma co spędzać z nami, nie? Jak nie ma co nagrywać. To my tu chcemy pokazać, że to jest ciężko odpowiedzialna praca, a film mówi, że nie ma co nagrywać. Po południu dopiero. A na co czekacie, powiedzcie mi teraz? Teraz? Teraz przygotowujemy się do treningu. Kiedyś jak bolało, to... No ale za co są w ogóle dyżurni odpowiedzialni na zgrupowanie? Za sprzęt, za ubrania, za piłki, za co chcesz. Jest to szanowana, że tak powiem, szanowane stanowisko? Bardzo odpowiedzialne. On tego nie robi. Ale ty Lizurkę sobie zrobiłeś. On tego nie robi, on to powinien robić. Lizurkę sobie zrobiłeś, nie? Ale co mówisz, że pod wideo sobie zrobił? A, no jak mi powiedzieliście wczoraj, że będzie nagrywany, to na pewno się nie pół godziny przed lustrem, nie? Dopiero wstałem. No, panowie Gracjan Komarnicki i Mateusz Hołownia. Co się stało z Melo? Wykopał piłkę w tamte krzaki. Musi ten, kto wykopnie, jestem musi... Jestem dyżurny, muszę tego przypilnować, żeby wszystkie piłki były. Właśnie Melo w tym momencie idzie, będzie je szukał. Myślałem, że to na takiej zasadzie, że dyżurny robi wszystko, nie? Melo, faster! Ale to by było niesprawiedliwe. Melo, szybciej! Się dyżurny popędza. Kto z tej waszej dwójki rządzi? Razem. To jest współpraca, dobrze się układa z Komarem. Komar już wszystko ułożył. Już dwa worki gotowe. Dużo jest młodych zawodników, więc tam nie jesteśmy często, więc dajemy radę. Nie ma zbyt dużo roboty. Mateusz, jaka twoja rola teraz jest? Czekam, aż wszyscy wyrzucą brudne rzeczy po treningu. Musimy je zebrać, dać do tego wózka, później jedzie to do prania i czekamy na drugi trening. Mm-hmm. I to będzie wszystko. Czy generalnie jak zbierasz, to nie masz kontaktu z lokatorami pokoju? Nie, no wyrzucają przed pokój, musimy to zebrać i później pani, która tutaj jest odpowiedzialna za to, bierze te pranie i nam to bierze. Później to odbieramy i roznosimy czyste po pokojach. No. Ale po pokojach myślicie, chodzicie do pokojów, czy raczej rzucacie pod? Pod. Czyli? Tako. Czyli nic sensacyjnego generalnie. I co, to cała operacja? Na teraz, tak? Tak. I teraz co, obiadek? Teraz obiadek, tak, idziemy na obiad, to już dajemy w ręce pani sprzątaczki, ona będzie teraz prała i czekamy. Później pranie możesz przyjść, zobaczyć jak roznosimy. O której? Nie wiem, będę pisał. To pisz. No to smacznego. Gdzie idziesz? Obiadek, no to ci życzę smacznego. Dzięki. Proszę bardzo. Panowie, roznosicie już wypran rzeczy, tak? Tak. Na następny trening już mamy czyste. I patrzymy po numerkach, każdy ma podpisane. I musimy roznosić po pokojach też tam. Dawaj, młody, lecisz z tym. Widzę, tu masz kibiców. 77 to gwiazda drużyny. Czyli Posinkowicz. Czyli Posinkowicz, gwiazda drużyny, tak. A, to rzucimy na razie. A wręczyłbyś komuś tak ładnie te ciuchy, a nie tak? Tak, z gracją. Zapytaj, czy możesz wręczyć. To jest Trojsona, no to... Ale wręcz mu z gracją. Trojsona nie ma, Trojsona się umie. To... Nie chcesz wiedzieć, jakbym mu to wręczył. Zawij!
czwórki twoje? Tak. Takie długie? Czy to jest Trojsona? No. Temu burakowi to... Jaki tam trening się szykuje? Bardzo ciężko. Rozgrzewka już rozgrzana jesteś, czy? Kiedy operacja na uszy? Rozgrzewka? Kiedy operacja na uszy? Kiedy, kiedy uszy zmniejszasz? Zasięg w chwili. Czy łapiesz zasięg w Bugatti? Jak twoje uszy? Gramy, a? Ja? Tak. Ja, ty? Graj. Więcej roboty? Tak, tutaj ładnie segregują nam ciuchy i jest mniej do roboty. Czyli to też świadczy o warunkach, nie? Jakie wam stwarzają tutaj. Tak. Macie więcej czasu na trenowanie, na regenerację. Tak, bardziej na regenerację. Jak regenerację? No teraz można się położyć, znaczy nie teraz, po śniadaniu, a w Rybniku ciężko było się położyć, bo tam było trochę więcej tego prania. Zbieram się, żeby pójść po te dwa kijki. To był jednak zły pomysł z tym, z dyżurnymi. No zły, nie wstawię nawet tego, nie ma sensu. Gdzie to zanosisz, powiedz mi, Gracjanie? Tutaj do kantorka. Czyli też blisko masz. To nic, to... Cholek będzie miał teraz, bo został sobie po treningu. To sobie ponosi trochę piłek. Aha, czyli ty się wycwaniłeś i... Czy nie, że wycwaniłem, no. Po prostu nie mam dzisiaj już sił na nic, więc zawijam. No, trzy treningi. Nie, dwa treningi, dwa, trzy. Dwa. Także zaraz będę po robocie. I co? Jakie plany na wieczór? Co tam robicie? Bo... Graliśmy turniej. Nie musisz kłamać, bo i tak do was przyjdziemy. Graliśmy w FIFKę, ale Pycik pojechał, Bogusz, na zgrupowanie. Mhm. No i są jeszcze dwa playe, ale nie działają po podróży. Aha. Trzeba coś wymyślić. A wy gracie po dwóch, tak? Tak. W sensie dwóch w jednej drużynie, dwa na dwa. No. Tak jest. Jak tam, która para jest taka wymiatająca? Wymiatająca? Ciężko mi to mówić, no ale Trojson, no. Z tym, z Pawłem. No Trojson już się chwalił właśnie w Toyocie w ruchu o tym. No, że... ale nie dokończyli. Nie dokończyliśmy turnieju, no ale chyba wygrają. Mhm. A kto drugi? Tak, bo to tabelę macie, nie? Na pewno. Tak. Jest Sikor z... Kulejem. No. Jako też wysoko. I jest też. Kto tam był? Ktoś dobrze się prezentował jeszcze. Aha, i Hołek z Bankowym. Mhm. On na Real trafili. Wszyscy ogarniają FIFA? Czy są jacyś? No są mnie. No gaming. Są mnie. Którzy. Na przykład ja. Ale jakoś tam podać potrafię czasami. Dobra, to dziękuję wam, żeście tak aktywnie dzisiaj uczestniczyli. Aktywnie bardzo. Staraliśmy się, więcej roboty nie było. W tym materiale będzie to pasjonujący materiał, postaram się to skrócić, jak najbardziej się da, żeby wiesz, nie zasnęli ludzie. Dobra, to dzięki. To miłego wieczoru życzę. Wzajemnie.